Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, przed nami Świątynia Śniącego. Oczywiście, cóż, jak się pewnie domyślacie, dojście do niej nie będzie aż takie proste, szczególnie, że przerwałam właśnie w tym miejscu nagrywanie i to nie bez powodu, ale o tym dowiemy się już za chwilę. Także biegnijmy przed siebie i... jak widzicie, tam już ktoś na nas czeka. Podejdę tak nie za bardzo blisko. Chyba tak będzie odpowiednio. O, dokładnie. Musimy poczekać, aż ten pajac oczywiście do nas przyjdzie. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. No i widzę, że mamy problem. Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuję innej... Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. Jasne, panie bezimienny bohaterze, tylko... O, fuck, dobra. No, będziemy obrywać tchnieniem śmierci. To nic dobrego oczywiście. Zapisujemy się, bo przed nami już będzie kupa wrogów, jak się domyślacie. Mamy pana demona najsampierw. Ała, dostałam od niego. Przed nami też strażnik świątynny. Ała. Dobra, dałam się mu niestety uderzyć. Trochę bez przyczyny. Cóż, tak czasami bywa. Przed nami będzie trudna przeprawa. Musimy się stąd wydostać, jak najbardziej oczywiście. Tylko żeby to zrobić, to w ogóle mogę Ulmulu założyć. Ale no, my mamy naszą broń jednoręczną, rękę Boga. I niech tak zostanie na razie. Wyleczymy się jak najszybciej. I w ogóle to teraz zastanawiam się, co będziemy robić w momencie, gdy wyjdziemy z tej świątyni. Mamy parę miejsc do odwiedzenia oczywiście. No, można tak powiedzieć. Zacznijmy od tego, że wydostajemy się stąd. Tędy chyba będzie dobrze, jeżeli pobiegnę. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj w miarę pusto. Tędy chyba przebiegnę, jak najbardziej. Okej, widzę, że mamy pełzacze jeszcze jakimś cudem porespione. Niech będzie, że sobie z nich zgarnę jeszcze te płytki i takie rzeczy. Panie pełzaczu. Dobija mnie to, że one się tak bagują. To jest smutne trochę, trzeba przyznać. Dobra, no oczywiście mamy tylko jedyną drogę wyjścia z tego miejsca i ona będzie oczywiście tędy. To znaczy będzie tylko i wyłącznie więcej. Cóż, powoli, jak już ktoś zauważył w komentarzach, zbliżamy się do końca modyfikacji. Natomiast coś czuję, że zostało nam jeszcze z tak minimum 5 odcinków. Dlatego, że mamy jeszcze nieskończony wątek z Urizielem na przykład. Dobra, chyba jestem w stanie wyjść tędy. Jestem, chociaż widzę, że mamy tutaj jakąś ekipę z Warszawy, bym powiedziała. Jest szkielet mag. Tych orków bym chciała najpierw. Tamten może sobie, wiecie, przyzywać. Oj, niedobrze. Chociaż widzę, że całkiem nieźle sobie radzę, chciałam powiedzieć. O kurde, ale dostałam. Ała. Cholera jasna. Dobra, żeby ten szkielet tylko mnie nie trafił. No nie kastuj sobie kolejnych szkieletów, już starczy, stary. Okej. Trochę obrywałam, trochę nawet bardzo. Trzeba się wyleczyć i musimy przejść oczywiście przed siebie. Trochę jeszcze tych potworów mamy. Jak pamiętacie, w ogóle na zewnątrz ja jestem tak mądra, że zostawiłam jeszcze orków elit. Orków elitów? Tak się chyba tego nie odmienia. Parę orków po prostu. Dobra, ten jest jakiś silniejszy. Ła. Dobra, te szkielety... O fuck, jeszcze jeden tu siedzi. O kurde, jest was więcej. A ja się wpakowałam. Wiecie co? Wczytajmy się. Bo troszeczkę przesadziłam. Się tak wyprułam do przodu. Tylko może byśmy sobie mieli jednak bieganie załączone. Zacznijmy od tego orka. Widzicie, on sam już do mnie przyjdzie. Oła, no jakim prawem dostałam? To nie fair. Dobra, tamten niech se kastuje armię szkieletów. Mało mi to robi. Pokusiłam się nawet o stwierdzenie, że nic mi to nie robi. Gorzej, że on wyciągnął tamtą lodową jakąś rzecz. Chyba trafił przez przypadek w orka ożywieńca i ten poszedł go lać, jak najbardziej. W sumie... Okej, ubił mi go. Dobra, to nic złego w sumie. Ty chodź może do mnie. Dawaj. Ała, no kurna, jakim prawem dostałam? Dziękuję, Groz, że dałaś mi kryta. Widzę, że ten szkielet się patrzy na niego, jakby chciał go udusić. Okej. W porządku. W ogóle zauważyłam i tak sobie mi się przypomniało, że jakiś czas temu udało nam się zdobyć fiolkę ze smoczą krwią i ona się nam w sumie przyda do wykorzystania. Więc wykorzystamy ją już za niedługo. No jakim prawem dostałam? Nie wiem. Irytujące są takie rzeczy, jak na przykład ewidentnie nie powinnam dostać, bo się na przykład cofam. Dobra, oczywiście broni już nie będziemy zbierać, bo to jest po prostu bez sens. Zróbmy F5, bo lubi mi oczywiście Mroczne Tajemnice wywalać do pulpitu. Więc lepiej nie ryzykować. Mamy teraz przed sobą już wyjście, natomiast od razu jak wyjdziemy, mamy też przed sobą elity do pokonania. Także przygotujmy się na to, że będzie ich tutaj trochę. Chyba z 5 ich było tam na zewnątrz, czy coś. Plus mamy jeszcze też tego wielkiego orka. Natomiast z nim akurat nie musimy się bawić w ogóle. Nie będzie takiej potrzeby, przynajmniej jeszcze nie. I tak nie jesteśmy w stanie go pokonać. A wiedzcie mi, już to sprawdzałam. Dobra, ty do mnie idziesz, rozumiem. Chodź. Nie będę marudzić, nie? Dobra. Zrobię sobie F5, bo to jest wszystko takie dosyć ryzykowne, bym powiedziała. Ten ork ma jakiś problem. O kurde, ze sobą. O kurde, ale się wpakował. O matko. Ajajaj, kurde, bo wiecie co, spieprzyłam, bo się odsunęła mnie tam, gdzie trzeba. Kurde, a już to mieliśmy, wiecie? Udałoby się to. W ogóle widzę mi, że te postaci, ci orkowie się porespili w taki głupi sposób. Dobra, chodź do mnie. Gorzej, że ty masz broń już wyciągniętą. Okej, udało się, nie alarmując tamtych, to przeżyć. Wypijmy parę eliksirów. I zapiszmy się. Nie będę z tych orków już niczego zbierać. Dobra, zostało 2. Mogę jednego. Nie chcę 2 sobie wołać na głowę. No kurde. Dobra, zróbmy... No czy wy macie jakiś kłopot ze sobą? Jeszcze tego biegania nie mam, bo już mi się zepsuło. Weźmy to naprawmy, bo będzie też wtedy prościej na pewno. No i spróbujmy coś załatwić. Widzę, że wy tak bardzo głupio chodzicie, bym powiedziała. No, nie da się, widzę. Okej, to był jakiś ork pułkownik. Dobra, udało się na szczęście bez większych ceregieli. Rozwijając, raczej rozwiewając wasze wątpliwości, powiem wam wprost, że wszyscy łowcy orków już nie żyją, a przynajmniej żyć nie powinni, więc nam pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie przenieść się do Xardasa i na razie tego wielkoluda zostawić. Mamy oczywiście informację, że Urizielem, że nie jesteśmy w stanie zrobić naszą aktualną bronią nic temu jednemu szamanowi. Znaleźliśmy jakiś miecz. Jest to oczywiście Uriziel. Zaraz się o tym też konkretniej więcej dowiemy. Tylko jest on nienaładowany również. Xardas, witam cię serdecznie. Witaj. Mamy do porozmawiania. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Mhm. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. No dalej, Xardas, przestań. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, ożywieńcy porządnie podziurawili mój stary pancerz. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. No i dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o rozmowę z Xardasem. Nie dowiedzieliśmy się za wiele. Mamy sobie niby poszukać jakiejś zbroi nowej. Ale no nie wiem, jak to z tym wyjdzie. Niby w wieży Xardasa. Natomiast coś czuję, że to nie będzie nic dobrego. Tylko wręcz przeciwnie. Szczególnie, że jesteśmy dosyć słabi jak na ten etap gry. Przynajmniej ja bym tak powiedziała. No może i obrażenia krytyczne mamy całkiem niezłe, ale na ogół mogłoby być lepiej. A raczej tutaj bym się zgodziła z pewnym youtuberem, który nagrywa również Gothica. A ty kim jesteś? A, dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie. Czekałeś na mnie? Jak to? Widzę, że rozmawiałeś z tym szczurem Xardasem. Skąd ty to wiesz? Nieważne skąd. Ważne, że mam dla ciebie zadanie. Jeśli je wykonasz, sowicie cię wynagrodzę. Lecz jeśli zawiedziesz, spotka cię kara. Zgadzasz się? No dobra. Tak. Świetnie. A teraz słuchaj. Starą wieżę Xardasa zajął wysłannik Beliara, który miał ukarać tego zdrajcę. Ale ostatnio zaczął sobie coraz śmielej poczynać. Zaczął nawet przyzywać swoje sługi, które szybko rozprzestrzeniły się na terenie całej kolonii. Chcę, żebyś się tam udał i zabił tego niedoszłego zdrajcę. Zapewne ten tchórzliwy Xardas i tak cię tam wysłał. Nie jesteś pierwszym, którego tam wysłał. Wcześniej wysłał tam swoje sługi, ale wszyscy zginęli. Jak to nie jestem pierwszy i wszyscy zginęli? To może ja... Zamknij się. Masz się tam udać i zabić tego gada. Zrozumiałeś? Tak. No dobrze. Możesz tego nie przeżyć, ale jestem gotowy na takie ryzyko. Jak ci się uda, nagroda, którą otrzymasz, przejdzie twoje najśmielsze oczekiwanie. A teraz zejdź mi z oczu. Mhm, jasne. Mamy 35 punktów nauki. Mamy zbuntowany sługa zadanie. Na terytorium orków nieopodal ścieżki prowadzącej do wieży Xardasa spotkałem dziwnego człowieka. Nie wiadomo skąd dowiedział się, że rozmawiałem z Xardasem i że kazał mi pójść do jego starej wieży. Nieznajomy poprosił mnie, w zasadzie to rozkazał, że jak już znajdę, jak już będę w tej wieży, to mam zabić wysłannika Beliara. Po tym jak nazwał go gadem, coraz bardziej żałuję, że się zgodziłem. No ja też się żałuję, że się zgodziłam. Magiczny miecz Uriziel. Tak, to wiadomo. I teraz tak. Przejrzyjmy sobie na szybko dziennik. Mamy zadanie z alchemikiem, które jesteśmy w stanie wykonać. I na pewno dzięki jakby w sprawie wykonania tego zadania, to tak, to po pierwsze odpalimy sobie światło, bo jest dosyć ciemno, a z pochodnią nie możemy szybko biegać, więc wolałabym na przykład pochodni uniknąć. Deszcz ognia nam się chwilowo nie przyda. Natomiast światło, gdzie ja mam światło? Światło, tu jest światło. Także zapalimy sobie światełko. Weźmiemy sobie, schowamy, zrobimy tak, zapiszemy grę i lecimy przed siebie. Lecimy przed siebie, ponieważ jak pamiętacie, dostaliśmy od alchemika klucz po tym jak go uwolniliśmy do skrzyni, która znajduje się w opuszczonym tartaku. Opuszczony tartak to z tego co mi się kojarzy, to jest to miejsce, gdzie znajdujemy ciało Nesta, czy tam Nexa. Konkretniej tego kopacza, którego szukaliśmy dla kruka, z tych, którzy uciekli. I tam były te aligatory również. To był taki jakby ten młyn. No to już wiemy, że to jest opuszczony tartak i tam była zamknięta skrzynia. Teraz mamy do niej klucz. Prawdopodobnie do niej. Więc sprawdzimy to. A później udamy się jeszcze do tego alchemika na plac wymian. Dlatego, że... może on dla nas stworzyć specjalną miksturę ze smoczej krwi. Jest to mikstura, która nie zawsze sprawia, że przeżywamy. To znaczy, to jest tak jak z dropieniem jakichś muszli albo jakichś rzeczy właśnie z takich otwieranych muszelek, rogowych, czy tych takich grubych ryb, które są na przykład w Gothicu 2. To tutaj za którymś razem możemy przeżyć albo nie możemy. Zresztą zaraz się też dowiecie tego, o co konkretnie chodzi. Jest szansa, i to bardzo duża, że nie przeżyjemy po wypiciu, ale jak już przeżyjemy, to wtedy dostajemy bonus prawdopodobnie do ochrony przed ogniem. I to mogłoby się przydać nam teraz szczególnie, kiedy będziemy właśnie udawać się do tej zatopionej wieży, ponieważ tam jest... O proszę, jeszcze jakiś rozpruwacz. Witam cię serdecznie. No, myślałam, że już cię zabiję. A tutaj nie do końca. Dobra, nie będę marudzić. Exp się zawsze przyda. Tak czy inaczej, ochrona przed ogniem również nam się przyda. Mamy też talizman w razie czego, ale wątpię, że on nam tak bardzo uratuje tyłek. Mamy kufer. A w nim pancerz Straży Królewskiej. No, jestem trochę zawiedziona. I jakieś podstawowe jedzenie. No to akurat się nasz pan alchemik nie postarał. Jest to zbroja, która jest moim zdaniem cholernie słaba. Mamy też zbroję rycerza, której moglibyśmy używać, natomiast ta nam daje bonus do życia, dlatego korzystam z tej. I też ochronę właśnie przed ogniem dosyć sporą w porównaniu do tej. A tak wygląda pancerz Straży Królewskiej. To jest pancerzyk, który pojawił się chyba, z tego co kojarzę, w modyfikacji, którą nagrywałam na kanale, czyli Dolina Orków Prolog. Tak mi się kojarzy, że to jest to. dlatego że no, tam kolory były bardzo podobne. Ale no, jestem bardzo zawiedziona, bo jak na tym etapie gry powinniśmy zdobyć zdecydowanie lepszy pancerz, a nie taką wypidówę, totalnie w ogóle nie pasującą do tego wszystkiego. W sensie, sami wiecie, uwalniamy alchemika dopiero w 5. rozdziale, a tak naprawdę dostajemy od niego jedno wielkie gówno. W sensie coś, co nam się kompletnie w ogóle nie przyda na nic, bo... no bo po co tak naprawdę? Mamy dużo lepszy pancerz, który ma 90 obrony, a nie 60. I dostajemy ten pancerz Faellana, kiedy jesteśmy u pradawnych, kiedy raczej zbliżamy się do pradawnych, a jak wiecie, no... do pradawnych raczej idzie się w miarę wcześnie. Znaczy w miarę wcześnie. Na pewno mamy to zadanie z Almanachem, z tym, żeby zbadać dla Gardara to miejsce, gdzie wystrzeliła jego katapulta, tak? No, mamy. To jesteśmy zmuszeni zrobić w 3. rozdziale na przykład, ponieważ jest dodany wątek fabularny, który polega oczywiście na tym Almanachu. Już to znamy. Mogę wypłynąć z tej wody. Już wiemy, co z tym almanachem działa, jak, co i jak, wszystko, więc jesteśmy wtedy zmuszeni do tego. Jeżeli chodzi o ogólnie wątek pradawnych, to szczerze mówiąc są to trudne miejscówki, jak pamiętacie, robiliśmy to jakiś czas temu, są to trudne miejsca, ale to nie jest tak, że one są niemożliwe do zrobienia jakby w 3. rozdziale. Bo no, ja na przykład sama szłam tam chyba w 3. rozdziale. Teraz wyjątkowo też robimy taką przerwę, że prawdopodobnie najpierw zajmiemy się innymi rzeczami, czyli tymi takimi właśnie ewentualnie poboczniakami, które możemy maksymalnie zrobić. Pójdziemy jeszcze dzisiaj do Shergara nauczyć się walki bronią jednoręczną na kolejny procent, na kolejny próg chyba. Mamy 74%, możemy sobie dać plus 5, to nas będzie kosztowało niestety 20 punktów nauki, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto, bo jednak nie zawsze wchodzi ten kryt. Przynajmniej ja to zauważyłam na przykład na elitach, że normalnie z krytem mamy ich na 2 strzały, a bez jednego kryta no to już na 3. W sensie kryty nam wchodzą w miarę często, ale jednak dalej nie zawsze, bo to nie 100%. A siły na przykład nam więcej chwilowo nie potrzeba. Zresztą siła nie ma chyba progów punktowych. Witam Cię, Panie Alchemiku. Możemy oczywiście z nim teraz porozmawiać na ten temat. Uważasz dla mnie miksturę? To jest chyba to. Widziałeś kiedyś coś takiego? Na Danusa. To przecież fiolka ze smoczą krwią. Skąd to masz? To raczej retoryczne pytanie. Zabiłeś smoka. Myślałem, że te bestie już dawno wyginęły. Niesamowite. Dałbyś radę zrobić coś z tej krwi. Masz na myśli miksturę? Mniej więcej. Mój mistrz zdradził mi kiedyś recepturę na wywar z krwi smoka, bo był pewien, że i tak z niego nie skorzystam. Ale ten stary łajdak ciągle był pijany, więc nie wiem, czy w ogóle wiedział, co mówi. Jestem gotów zaryzykować. Co chcesz za przyrządzenie tej mikstury? Ja? I zabiłeś smoka. Wystarczy mi świadomość tego, że poznałem tak wspaniałego wojownika. Zrobię to za darmo. Będę jednak potrzebował jeszcze 2 składników. Mianowicie? Potrzebuję białej i czarnej perły do procesu destylacji krwi. W sumie będę jeszcze potrzebował alkoholu, siarki i zaklęcia uzdrawiającego. Ale z tym już sobie poradzę. Dobra, postaram się poszukać tych pereł. Zachowam tę fiolkę, zakopię to w ziemi, żeby krew się dostatecznie schłodziła. W porządku, oczywiście mamy perełki. Znalazłem perły, oto one. To świetnie. Krew już dostatecznie stężała. Przyjdź po wywar za 2 dni. Jeżeli nie przeżyję tego eksperymentu, to wszystko, co tu znajdziesz, jest twoje. Dlaczego miałbyś nie przeżyć? Ze smoczą krwią nigdy nie wiadomo. Ale bądź dobrej myśli, jestem alchemikiem od 30 lat. I nadal mam wszystkie kończyny, więc chyba sobie poradzę. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Powodzenia. Bywaj, młodzieńku. Niestety więcej nie zrobimy i w ogóle kurna zapomniałam sobie, że zostawiłam bryłki w mieście orków. Weź wstawaj, bo chcę z twojego łóżka skorzystać. Śpimy teraz do rana, ze 3 razy najlepiej, bo od razu sobie odbierzemy tą miksturę, nie będziemy niczego robić w międzyczasie. Dobra, jeszcze jedna noc. Na wszelki wypadek. Dobra. Zróbmy F5, bo spory postęp zrobiliśmy, a nie chcę, żeby mi wywaliło grę. I możemy chyba porozmawiać z alchemikiem. Wywar jest już gotowy. Proszę. Tylko nie rozbij. Muszę cię jednak ostrzec. Mikstura jest bardzo niestabilna i masz nikłą szansę na to, że przeżyjesz po wypiciu tego wywaru. Jak to nikłą szansę? Dlaczego? Smocza krew to niezwykle żrąca substancja. Perły co prawda zneutralizowały złą aurę, ale ludzki organizm jest antagonistą w stosunku do krwi smoka. Czyli co, lepiej to wylać albo wyrzucić? To już zależy od ciebie. Ale pamiętaj, że ja cię ostrzegałem. A jak oceniasz moje szanse na przeżycie po wypiciu wywaru? Mam być szczery? Jak najbardziej. Jesteś silnym mężczyzną. Myślę, że 5-1 na twoją niekorzyść. Cholera. To trochę mało. A jakie jest działanie wywaru? Jeżeli twój organizm poradzi sobie z miksturą, to prawdopodobnie odziedziczysz jakąś cechę smoka. Nie wiem na pewno, to tylko przypuszczenie. Dobra. Rad kozie śmierć. Mhm, jasne. Zaraz będziemy pić. Jeszcze pokażę wam statystyki. Mamy teraz przed ogniem 105. Siły mamy 151, życia 525 przed magią. Dobra, pijemy oczywiście tą miksturę, natomiast właśnie musimy uważać, bo prawdopodobnie będziemy musieli parę razy grę wczytać, bo tak jak mówię, za pierwszym razem raczej to jest nikła szansa, że uda nam się to przeżyć. Tak, dokładnie. To już od razu się mogę wczytać, bo byśmy po prostu umarli. Natomiast nie jest to wcale aż tak trudne do zrobienia. Dobra, pijemy kolejny raz. Za którymś razem powinno się udać przeżyć. Oczywiście. No, gdzie ta mikstura? Dobra, znów się nam nie udało. Może do 3 razy sztuka. Ciężko powiedzieć. Wiecie, to jest tak naprawdę zależne od gry. Czy ona da mi przeżyć, że tak to się ujmę. No, miejmy nadzieję, że da mi przeżyć. No, niestety za 3. razem też to nie pomogło. Może za 4. Boję się, że jak tak będę często wczytywać grę, to mi wreszcie ją wywali, nie? To troszeczkę takie smutne byłoby. Może za 4. razem się uda? Niestety nie. Zobaczmy pełną animację. Po prostu umieramy, jak widzicie. Okej, może za 5. razem się uda. Wiecie, to jest takie trochę monotonne i nudne, ale no, ja wiem, że to działa. I właśnie da nam to coś, ale dopiero jak to wypijemy za którymś razem, to w pewnym czasie wreszcie się uda. Mamy. W twoich żyłach popłynęła smocza krew. Mamy teraz 125 ochrony przed ogniem, czyli faktycznie ochrona przed ogniem została zwiększona. I wydaje mi się, że już mamy zadanie z alchemikiem zakończone, jak najbardziej. Przejrzyjmy na szybko dziennik. Zaginiony strażnik nie zrobimy. Kowal Argorn. Trzeba by się było nauczyć kowalstwa, tylko że tam za 20 punktów. Obóz strażników to jest zadanie popsute. Tajemniczy eremita chwilowo nie do wykonania. Musimy się dostać do starego obozu. A to jeszcze niemożliwe. Towarzysz to w ogóle się nam zadanie zepsuło. Bo skrzypek oczywiście nam się zgubił. Nieznajomy to też jest związane z tajemniczym eremitą. Pradawni. Tak, musimy się zająć Balaiarethe, tak samo droga 7 kroków, spotkanie się popsuło, magiczny miecz Uriziel to wieża Xardasa i zbuntowany sługa to też wieża Xardasa. Czyli mamy teraz 2 ścieżki, albo pójdziemy w stronę Balaiarethe, oczywiście, albo pójdziemy w stronę inną. Dobra, bo ja chciałam się przenieść do pradawnych, żeby się nauczyć u Shergara co nieco, tylko że się pogubiłam teraz. Sakiewka z kośćmi do grania. W ogóle to od Irpena dostałam. Dobra, kurde. Jeśli gubię, mam tego wszystkiego za dużo. A to co jest na górze? Armia upadłych. Nie mogę tego w ogóle używać. To tak samo jak zmniejszenia potwora nie możemy. Runy. To przykre. Okej. Tutaj chyba gdzieś powinna mieć ten teleport. Dziwny kryształ. Widzę, że mam założony. Zmniejszenie trolla też nie użyjemy. Kryształ od Eliny. Przyzwanie Paledyna i Nosa. Dobra, nie. Interesuje nas 8. Kurde, zawsze jak się tutaj respię, to mam takie, wiecie, przeczucie, że coś mnie zabije. Po prostu te zbroje rycerzy są takie niepokojące. Dobra, to teraz tak. Ważne, żeby powoli wchodzić w teleport. Wtedy jest szansa, że mnie nie wywali. To już zauważyłam, że im szybciej się wchodzi w teleportację, tym gorzej. W ogóle w sumie te tereny tutaj są takie dosyć mroczne, bym powiedziała. Dobra, zapiszmy się, bo tutaj też, wiecie, można spaść. Nauczymy się u Shergara trochę walki. I powinno być wtedy dobrze. W ogóle, czy wy czuliście, jak się szybko gra zapisuje tutaj? W tym miejscu? To też dosyć interesujące. Tutaj lubi mi wywalać przy tym teleporcie, więc tutaj będziemy bardzo ostrożnie wchodzić. Dobra, już odtąd zacznę. Zrobię sobie też zapis przed wejściem. No. Super, udało się bez wywalenia gry. Shergar, cześć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Walki jednoręcznym orężem. +5. I możemy sobie dać w teorii +4, ale nie wiem, czy to ma sens. Mamy 79. Chociaż wiecie co, może i to ma sens. 79. Dobra, dajmy sobie więcej. 1, 2, 3. Brak ci doświadczenia. Okej, dodatkowe 3 punkty udało nam się w takim razie zdobyć. Możemy założyć z powrotem naszą broń. I mamy teraz 82%. No to chyba całkiem nieźle jest. No i zbieramy teraz kolejne punkty. Będzie już coraz trudniej z oczywiście wbijaniem poziomów, ale przeżyjemy to. Dobra, zmywamy się stąd, bo nie mamy już czego tutaj szukać. Tutaj widzę, że te ciała pozostawały, dlatego że mają w sobie monety. Ale tych monet się nawet nie da nigdzie spieniężyć, więc niech tak zostanie. Dobra, tutaj też będziemy wchodzić pomalutku. O proszę, w ogóle wyrwana stronnica tutaj leżała. Błagam, niech mi tylko nie wywali, proszę gro. Nie lubię bardzo, jak mnie wywala gra. Tak się w ogóle zastanawiam. Okej, nie wywaliło mi. Zastanawiam się, co teraz. Wiecie co, skoczymy chyba po te bryłki. Jak już tutaj jestem, ale to byśmy się musieli do Xardasa tepnąć. Bo tędy niestety nie przejdziemy. Musiałabym użyć kodów. Bo tak naprawdę jesteśmy już na ziemiach orków, bo ona jest po przeciwnej stronie, to ziemia. Dobra, przeniesiemy się do Xardasa. Idziemy po moje bryłki. Mam nadzieję, że nie zniknęły, bo jak pamiętacie, ostatnio, jak robiliśmy szturm na miasto orków z łowcami orków, to Walkier mnie bił. Więc ja sobie wyrzuciłam bryłki rudy w jednym miejscu i mam nadzieję, że one tam dalej są. Jak nie, to trochę słabo. Także liczę, że je znajdę w samym mieście. Natomiast musimy być oczywiście ostrożni, zważywszy na fakt, że tam ten wielkolud się kręci, a w sumie nie wiemy, w którym miejscu jest. W sumie, skoro jestem już na ziemiach orków, to mamy teraz właśnie dwie możliwości. Albo idziemy do Zatopionej Wieży, albo idziemy rozwiązywać wątek pradawnych. I szczerze mówiąc, nie wiem, co jest trudniejsze, czy Zatopiona Wieża, czy Pradawni. Tak szczerze to ciężko powiedzieć, ciężko określić, bo z jednej strony i to jest takie sobie trudne całkiem. Ciekawe mnie, czy ogniste jaszczury się pojawiły w międzyczasie. Wygląda na to, że wyjątkowo nie. Okej. Dobra, widzę, że nie mam biegania, więc zróbmy F5 i zrobimy F9. Jak my w ogóle stoimy z czasem. Jest całkiem nieźle, muszę przyznać. Wrócimy po nasze bryłki i zastanawiam się, bo pan alchemik powinien móc uważać nam też mikstury. Okej, widzę, że tu się elity porozpiły. W ilości 3. Pojedynczo wyciągnę. Byłoby świetnie. Widzę, że będzie problem. O, dobra, muszę pojedynczo. Jezus, kochany. Przydałaby się lepsza zbroja. Oj, przydałaby się. Tylko nie wiem, czy zbroja od Uriziela nam coś pomoże. No idziesz? Dziękuję. Chociaż ty nie będziesz mi sprawiał kłopotów. Gorzej, że masz broń wyciągniętą. No cholera. No i jakim prawem się dałam jeszcze dziabnąć? Dobra, użyjmy jakiegoś... Chociaż nie, aż żal mi jakiegoś kryształu używać. Mamy miksturek trochę. W ogóle też przydałoby się udać do obozu przed starą kopalnią. Być może uda mi się tam jeszcze od Gardara co nieco kupić. W sumie byłoby świetnie. Dobra, podejdźmy z drugiej strony teraz, żeby wyciągnąć kolejnego orka pojedynczo. Ja mam całkiem dobry zasięg i tak z tej broni, ale kurde, no boję się tak, wiecie, z daleka też w nich bić, bo... Przepraszam? No, ale jednego... Dziękuję. W ogóle to, orku, skradasz się jak asasyn. Ale całkiem szybko idzie do mnie, nie? No, jakim prawem ty jesteś w stanie tak szybko wyprowadzić cios? To jest niemożliwe po prostu. No. I tak się zabija orków. Cholera. Tak, oczywiście tutaj będziemy znajdywać ciała łowców orków. Mamy tutaj na przykład... No, ale mogę... Ciało chcę. Mamy tutaj Kerta. Wezmę sobie od niego bryłki. I moje bryłki leżą tutaj. Powinniśmy teraz je mieć w ekwipunku. Mamy je, czy nie mamy? No, Jezu, ile ja mam tych dziadostw. Mamy prawie 70 000. Dobra. To wiecie co? Może zróbmy zadanie zwierzę Xardasa. W sensie ja chyba tego pożałuję. Nie zdziwi mnie to. Ale nie przychodzi mi nic lepszego do głowy, bo ten wątek jednak... No chyba, że... Chyba, że jednak najpierw orków wątek. Zaczniemy dzisiaj, teraz. Jesteśmy obok. Możemy spróbować, możemy zrobić drugie podejście do tego. Ale po pierwsze, to chciałabym się wyleczyć, a nie biec tam na pałę taką totalną bez życia. Teraz możemy dopiero pobiec. Jak widzicie, tutaj tych orków jest dosyć dużo. Najgorsze jest to, że oni łażą mi nad głową. No właśnie, oni zaczynają spadywać nagle z kosmosu. Możemy spróbować... Słyszę orka nad sobą. Halo? No kurde, słyszę, a nie widzę. Najgorsze jest to, że tam się w leś nie da. O matko. Okej, dobra, to są jakieś zawody. Okej, chodź. Okej, ktoś na mnie krzyczy chyba z góry. Przepraszam. Halo? Chodź, 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 chodź. Okej. Jednego zabiłam. To jest jakiś plus. Nie wiem, ile ich tu jest, ale nie podoba mi się to, co oni robią i ten szaman mi się też nie podoba. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź do mnie, chodź. Zabiję cię z dala od twoich przyjaciół. Najlepiej w tym miejscu, gdzie jest ten ork. Dobra, widzę, że pan szaman się na mnie zdenerwował. Widzicie? Tam chodzi jeden na górze. Paskuda. A może ten szaman do mnie sam przyjdzie, co? Ciągniesz kulę ognia? Nie wiem, co ty robisz, stary. Jezu, no słyszę orków nad swoją głową. Wbiłabym tam na pałę, ale to się źle skończy. Jeszcze gorzej w ogóle. Dobra, spróbujemy. Ła. O kurde. No, to miało prawo wbytu. Nawet. Powiedziałabym, że to nie wyszło aż tak źle. A może jakiegoś by tak przywołać do siebie? O, ten szaman to raczej od razu wyciągnie kulkę i raczej nie przyjdzie. O cholera. Ktoś na mnie z góry krzyczał. Okej, chodź. Okej, czy on zaczął bić swojego? Tak. Na to wygląda, że się zaczęli bić między sobą. Właśnie zabili szamana. Co jest trochę niezgodne z czymkolwiek, bo jak pamiętamy, oni nie zabijają szamanów. W sensie szamani są ważni, a tutaj się stało coś bardzo dziwnego. Wręcz bym powiedziała ewenement. Okej. Dobra, słyszę orka nad sobą, ale mamy szansę... Dobra, ten się zaciął. Gdzieś jeszcze orkowie? W teorii nie słyszę. W praktyce wiem, że to nie wszyscy. Oni mieli problem, żeby tu wejść. Ja teraz tego problemu nie mam. Okej, bo oni tutaj robili zwiady. Dało się tutaj wejść? Dało się tu wejść. Dobra, super, udało nam się. Natomiast to jeszcze nie jest koniec. Zupa z pełzacza, no nie, może nie dzięki, ale mamy kluczyk do tych drzwi. I tutaj znajduje się Balaiaretha. Ja coś czuję, że zabicie pradawnego to nie będzie dobra rzecz. A, jesteś nieśmiertelny. Okej, jesteś nieśmiertelny, zanim się do ciebie nie pogada. Super. Okej. W sumie na niego by się przydało ostrze lodu może, nie? Dobra, ale nie kombinujmy. Podejdźmy do niego tak pomalutku. No. Czego tu szukasz, sługusie i nosa? Próbowałeś mnie oszukać, dając mi preparowaną krew ognionosną, ale mój pan przejrzał ten podstęp, a ty wkrótce poznasz jego potęgę na własnej skórze. Może moglibyśmy o tym porozmawiać? Zdychaj, tchórzu. Okej. Ała, fucken! No jakim prawem? No co to? Jezu, on ode mnie 300 razy lepszy zasięg. Co za dno. Ja pierdzielę, no. Nie lubię takich sytuacji, no. Jak ja mam go pokonać? Wiecie co? To ma 125 obrażeń. Mam coś lepszego, co jestem w stanie założyć i tak, żeby tym jakoś wymachiwać? Nie wiem. Jakaś jednoręczna. Uriziel. On jest nienaładowany, a mogę go nosić już teraz. Wściekła stal. Jednoręczna. Pięść Boga. No nie za bardzo. Brzask Berserkera. Koniec śmiertelników. Jezus, ile siły to wymaga. Katana. Gdybyśmy tak wzięli ostrze chwały... Kurna, ale tych obrażeń tyle tracę, no to nie ma już w ogóle sensu. Wait, wait, wait. Tu są rzeczy do zebrania, które się popsuły. Dziękuję. Za napój i za runę, która będzie do opchnięcia. Dobra, próbujemy. No. Czego tu szukasz, sługusie i nos? Próbował, ale mój pan... Może moglibyśmy o tym... Zdych... Okej. Okay. Wystarczyło go trzymać na dystans. Okej. Okay. Mamy go. Miał przy sobie 6 wytrychów. Boże, te monety, proszę nie. Kunszt asasyna chyba. Eliksir uzdrawiający, pierścień wojownika 1 i kryształ teleportacyjny. Ten kryształ emanuje mroczną energią. No, wierzę. I miał oddech śmierci. Co to jest za broń? To była chyba dwuręczna, prawda? Znaczy jednoręczna. Oddech śmierci. Gdzie to jest? Niosące światło. Oddech śmierci. To jest broń pod zręczność? W ogóle istnieje w tej modyfikacji bronie pod zręczność? Tu istnieją? O Jezus, jeszcze kufry do otwierania. Dobra, próbujemy. Lewo, lewo, lewo. Kurna, no. Lewo, lewo, prawo, lewo. Wiecie co? Chyba znowu się skończy na tym, że ja będę musiała montować i wam wpisać kodzik. Zaraz wracamy. Okej, moi drodzy, otworzyłam. Mamy tutaj 5 barbarzyńcy oraz 12 sztuk eliksirów uzdrawiających, tych chyba najlepszych. Mam zapisany kodzik, więc powinniście go widzieć na ekranie. I teraz druga skrzynia. Okej, udało mi się. Mamy tutaj gniewną stal oraz 5000 bryłek rudy. No, ta skrzynia już była bardziej męcząca od tamtej. Cieszę się natomiast, że Balaiaretha nie żyje. Wydaje mi się, że nie ma co udawać się do Shergara, się pochwalić. Chociaż możemy sprawdzić, co mówi nam dziennik. Droga 7 kroków. Nie, to będą Pradawni. Tu też nic. Dobra. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie udamy się... Użyjemy tego teleportu. Zobaczymy, gdzie on nas zawiezie. Jezu, zawiezie. Oczywiście przeniesie. Miejmy nadzieję, że gdzieś, gdzie uda nam się ten wątek popchnąć i zakończyć i gdzie znajdziemy jakieś lepsze wyposażenie, bo to też byłoby na pewno jakieś takie przyjemne. No cóż, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!